dobry Państwu, z tej strony Urbex Team. Dzisiaj to jest debiutujący odcinek na naszym kanale. Dzisiaj jest ze mną Dawid. Cześć. I Karol. Nie chcieli, żeby pokazywać ich twarze, więc tego nie będę zrobił. Naszym dzisiejszym domem do Urbexu będzie ten oto opuszczony dom. Mamy tutaj rowery, jakby jakaś babcia mnie skoczyła. Pozdro dla juniorskiego. Dobrze, tutaj są w ogóle tory kolejowe, tutaj jest dworzec. I właśnie tutaj na takim wzgórzu jakby jest taki dom, który jest raczej opuszczony. Niby ma tutaj dostęp do prądu, komin, ale nikogo tam nie ma, no i jest trochę w złym stanie. Właśnie jedzie pociąg, więc może być bardzo głośno. Tak wygląda wejście. Tutaj był śmierć. Dobrze. Tutaj jest wejście. Do niego tutaj jest przewrócony kosz na śmieci. Wchodzimy. Jest tu lekko strasznawo. Mam nadzieję, że w koszu nie będzie zwłok. Jest pusty. Widać, jakby to był normalny plac. Są jakieś w ogóle rzeczy. Widać, jakby to było zamieszkane. Ej, to może to nie jest opuszczony dom. Może po prostu jest tak źle. No tak, bo tam jest woda, jakiś wiatr. Wiaderko tak. Tam jest toaleta, tutaj jest plac. Tu jest w ogóle zatrawione. Wygląda jakby był kogoś, ale bardzo dawno nie odwiedzany. Wszędzie są chwasty. Ja i mój kolega wchodzi. Nagrywa mu tylko nogi. Dom jest zamknięty. Klucza nie ma. Widać, że raczej przez to uznaliśmy, że jest opuszczony, ponieważ spod drzwi wydostają się. No, kosz wygląda jak nowy. Spod stąd wystaje. Tutaj jest jakiś składzik. W ogóle są tu jakieś rzeczy. Dobrze, idziemy dalej. Jakby była zła uba jakoś, to bardzo przepraszam, ale mój telefon postanowił sobie zrobić prima aprilis. Tak, tutaj najprawdopodobniej pilnuj się, Karol. Jest najprawdopodobniej deszczówka, bo wątpię, żeby ktoś tu dał specjalnie wodę. Tutaj są w ogóle skarpetki. Dostaliśmy wiadomość, żebyśmy uciekali. Dobrze. Dobra, chodźcie. Mieliśmy fałszywy alarm, że ktoś tu idzie i się serio przestraszyłem, bo tu naprawdę są jakieś skarpetki, są ubrania. Ktoś tu może być i możemy się jeszcze przestraszyć. Chociaż nawet jakby ktoś tu mieszkał, no to bardzo w złych warunkach, bo tu jest wszystko w ogóle zachwaszczone. Jak tutaj możecie zauważyć, jest tu bardzo nieotwierane dawno bardzo. Jest tu już bardzo, bardzo gęsta pajęczyna. To jest chyba piwnica. Tam jest jakby jakieś łóżko. Przechodzą mieciarki, nie wiem jak was. Tutaj nie ma nic. Oprócz śmieci. No dobrze. W sumie wszystko już, prawie wszystko tu zwiedziliśmy. Ja bym jeszcze pokazał tam dziwną galę.
No właśnie, to jest bardzo dziwna gałąź. Taka. Jeszcze na nagranie starczy mi trochę miejsca w telefonie. Znaczy się rozładuje, tutaj jest w ogóle... Więc nawet jakby tu ktoś żył, to ma bardzo złe warunki do życia. Teraz wszystko tu jest zatrawione, wszystko jest w chwastach i w ogóle. No i tam było nawet łóżko, jakieś, chociaż ciężko to nazwać łóżkiem, bardziej to był jakiś materac, jakieś kołdra, ale widać, że to było bardzo stare, więc raczej dom został opuszczony przez kogoś. Dobrze, jeżeli film wam się podobał, zostawcie subskrypcję. Nagramy teraz jakiegoś innego urbana. I tak nie było co... Obok jest taki dom. Dobrze. I tak nie było nic... No, więc jeżeli taki typ filmów na naszym kanale wam się podoba, zostawcie subskrypcję, polubienie i ogólnie dziękujemy. Do widzenia.